Zatrzymania 30-letniego mieszkańca Radomia na przejściu granicznym w okolicach Jędrzychowic dokonali policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz funkcjonariusze z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. 10 kg marihuany, prawie 100 g haszyszu oraz ponad 50 g kokainy znajdowały się w torbach podróżnych ukrytych w jednym z samochodów przewożonych przez lawetę z innymi autami. 30-latek z Radomia był kierowcą lawety. W tej sprawie zatrzymano jeszcze dwóch mieszkańców powiatu radomskiego. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Radomianinowi grozi kara od 3 do 15 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu.